Siemaniska, tutaj Frer, a to będzie 119 część Zagrajmy w Gothic 3. Znaczy kontynuacja 119 części Zagrajmy w Gothic 3, tak? Bo już zrobiliśmy dwie części po pół godziny. No i w tej kontynuacji zajmiemy się Orknarokiem, tak? I go sprowadzimy właśnie... Nie sprowadzimy, pójdziemy z nim do świątyni, do zarządcy orków, tak? I zaoferujemy go właśnie jako wojownika. Prawdę mówiąc, no, to nazywam się Ole. Tak, to moje imię bojowe. Pochodzi z czasów, kiedy byłem gladiatorem. Co? A teraz nie jesteś prawie z Angarem. Walczyłem, przynajmniej dopóki Angar mnie... No. Potem już nikt nie chciał oglądać moich walk. To słabiutko. Felipe sprzedał mnie Basilowi za grosze. Co? Pójdziesz ze mną. Pójdziesz. Niczego innego bym sobie nie życzył. Muszę coś zrobić, cokolwiek, zanim tu spadnie. Źle nastraszyłeś Masila. Źle nastraszyłeś. Nie mogłem go już dłużej. Facet i tak nie miał co ze mną. Nastraszyłem go, żeby chciał się mnie pozbyć. No i dobrze, udało ci się. Za mną. Ruszajmy! Tak, i my mamy go odeskortować do tego właścicieli orków. Co ja mówię, właścicieli orków do zarządcy wykopalisk, tak, orka. I zaoferować go jako wojownika. Jeszcze weźmiemy z sobą Angara, żeby nam pomógł walczyć w świątyni. Tak już w ogóle jako wsparcie, bo te NPC-ki na pustyni, można powiedzieć, tak za bardzo się nie gubią, bo nie ma lasów, niczego. Po prostu nie mają na czym utknąć NPC-ki, tak? Tylko wydmy, a wydmy to żaden problem dla NPC-ka. Angar, no to idziemy. Za mną. Już masz towarzysza. A, trudno. Okej, okay, Orknarok, no to idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. A szkoda. Dobra. To co dzisiaj... Jakie są dzisiaj plany właśnie, można powiedzieć, tej kontynuacji, tak? Czyli, że dzisiaj zrobię prawdopodobnie dwie części po pół godziny, czyli godzinę ponagrywam. Takie mam plany, żeby tego Orknaroka oddać. Trochę właśnie z tym grubasem coś tam, żeby się dogadać, żeby znów kręcił z tymi artefaktami. No jak już będę miał 75 reputacji, tak, to wrócimy do Morasul, żeby wejść do, można powiedzieć, siedziby Gonzalesa, jak z córki ze Stukoty i Szumy, do siedziby Gonzalesa wejść, tak. No i można powiedzieć, użyć grupy wygłośpienia, żeby otworzyć kolejną ciężką skrzynię, ciekawe co w niej będzie. A i będzie taki trudny motyw, że... Gonzalez będzie chciał klucz za 50 tysięcy sztuk złota, a my mamy raptem 1000. Tak, nie fajnie, nie fajnie. Ale miejmy nadzieję, że za otwieranie ciężkich skrzyń zyskamy. Cholera, no może być trochę głupio, że kupowałem ten pancerz, ale przepis na pancerz, bo i tak go nie wytworzę, tak głupie. Kupić przepis na pancerz, który goś nie zrobi. Tak już w ogóle sprawdzam, tak na przyszłość będę upewniony. Dobra, jak co? Tak, idziemy do tych ruin, tam już widać ich, można powiedzieć, początek. Cholera, znów mi się myli. Czekajcie, właśnie to jest problem. O. Czekajcie, jedynka. Nie, ja bym chciał tak. O, słyszę szakale. Ja bym chciał tak, żebym po pierwsze włożył pierwszy... Dobra, jak wcisnę jedynkę, okej, okay. Dobra. Nie wiem właśnie z tym problem, właśnie przestawiły mi się miecze, czyli że jak wciskałem dwa, to wtedy wyjmowałem dwa miecze, a jak chciałem wcisnąć jeden, to tylko zdejmowałem jeden miecz. Tak. Dobra. Szakale. To jest proste przecież. Dobra, dobra, nie laguj, Gothic. Nie stychaj mi ty tutaj. No dawaj, dawaj, dawaj. O, już widać, tak. Już nie poszli się walić. Tak. O, już są te namioty, czyli przejdziemy przez kawałek tutaj ruiny. Jest, ruiny jesteśmy. O, nawet jakbyśmy tu poszli, to byśmy byli. Ale po pierwsze załatwmy sprawę z grubasem, tak. Będziemy musieli go pobić, bo będzie fikać i zatem zmusimy, i zatem też zmusimy go do handlu właśnie, tak, artefaktami, żeby niewolnicy znowu zaczęli kręcić, kraść i takie inne, żeby biznes, można powiedzieć, znów się nakręcił, tak. Oj, ci asasyni. Dobra, niedługo 1500 save'ów, bardzo się cieszę z tej okazji, tak. O, jaszczur, trochę jaszczurów tu będzie i różnych zwierzątek, ale to ruiny, tak. Dobra.
A, Walony był pierwszy. A to ci. Dobra, teraz te idą tutaj. O, są strasznie powolne i właśnie to jest ich minus, bo mogą paść... można powiedzieć... Jak... Można powiedzieć scharakteryzować to. Pisać czy coś. Chodzi mi o to, że one są strasznie powolne i łatwo je się likwiduje z łuku jaszczurę jaszczury, tak? Dużo naprawdę wciór tych tutaj zwierząt będzie i bardzo się z tego cieszę. No w końcu exp! Kurde, nie zdążył mi zrobić mocnego uderzenia. Dobra. Z głowy, tak. Teraz z tymi tutaj wygarbować je. No. I tylko przejdziemy tutaj, no i widać są namioty. Tak, tu też będą strażnicy świątyni, będą dinozaury, jak ja to uwielbiam mówić. Ale przeważnie ci, co grają w Gothica 3, tak je określają, tak. Bo bestia coś tam z Mertana, z Nordmaru nie pasuje. Po prostu to jest najzwyklejszy dinozaur i tyle. Tak. W Gothicu właśnie fajnie to jest, że można powiedzieć, złączyli takie efekty, że są właśnie takie zębacze, że jest trochę tych właśnie dinozaurów, tak. Fajny motyw naprawdę, od Gothica 1 ciągnący się, później też był modyfikowany, czyli dodano te mroczne zębacze i takie inne w Gothicu 3. Brzytwiaki były w Gothicu 1, co zmieniono ich nazwę na kurde nie wiem co, naprawdę. No, jest Walony z Felu. Nie potrzebujemy żadnych brudnych najemników. Ja nie jestem brudny i nie jestem najemnikiem. Na czym polega twoja praca, grubasie? Nadzoruję niewolników na wykopalni. Mhm. Masz z tym jakiś problem? Powinienem ci wal... No właśnie, w gębę. Co o tym? Sprób, no to pokaż. Zyskam trochę siły. O, Walony, masę ma. Dobra, i tak będziesz, może być zaraz. No, i tak padnąłeś. Ale 120 doświadczenia, wypędź bestię, niechaj. Skup Mertany. Co to jest? To wypędź bestię, jasnej cholery. Boże. Wypędź bestię. Wiadomość, wiadomość, wypędź bestię. Cholera, czemu zawsze dajecie mi takie zadania? Nie jestem tutaj jedyny, który choruje. To co się mnie prawie dopadło. Cholera, a bestia. Dlatego wynająłem asasynów, by to zatłukli. Najwyraźniej jednak zaszło się gdzieś za daleko we wschodniej części pustyni. Zapoznaj się z mapą, jeśli chcesz, to powinny być wystarczające informacje. Teraz niewolnicy mogą pracować w ruinach spokoju. A propos, będę w Morasul. Asasyni nie wpuszczają mnie, jeśli nie nie przyniesie ze sobą 340 sztuk złota. Nie wygłupię się, po prostu daj mi złoto. Inaczej możesz mieć poważne problemy. Aha. Co jest na tej mapie? Wschód Warantu. No tam był smog, dobra. Czyli że to było zadanie propos smogów, tak? No to jest zadanie propos smogów, tak. Ktoś chciał się zająć no, smokami, ale niestety nie udało mu się, tak? Dobra. O, macie siłę. Festu chce dalej robić interesy. Och, doprawdy. Dlaczego mi... Jeśli odmówisz, poznasz świat bólu. No i jak będziesz dalej robić interesy z Fesulem, czy nie? Dobra, wygrałeś. Mhm. Będzie... Bardzo dobrze. Czego chcesz? Fesul powinien dać nam kilka... Chłopcy mają cię. Zasługują przynajmniej na kilka mikstur wytrzymałych. Mhm. Dobrze, mikstur potrzebujesz? Dobrze. 8 powinien. Mhm. Okej. Okay. Raczej mam mu dać te. Mhm. Widzicie, jaki fajny gulaszek? Owocowa pychota, mniam, mniam, mniam. Tak, ze szkieleta. Dobra, ork na ruch idziemy cię, może powiedzieć, zaoferować orkowi, tak? On odmówi, tak. Ale wykonamy z nim zadanie propos pustynnych gońców, czyli może być cieniostworów ze zmienioną nazwą, które są w Warandzie. A właśnie, ja wiem, gdzie jest cieniostwór, który nie ma zmienionej nazwy, po prostu jest cieniostwór i sobie żyje w Warandzie, a jest tutaj blisko, koło właśnie koń... Może powiedzieć mapę dajmy. Wschód Warantu, tu nie zobaczymy tego. Gdzie jest mapa świata? Tu. On jest, o, tu gdzieś właśnie, w tych górach. Po prostu tam jest jaskinia przy tych górach. Wchodzi się do tej jaskini, jest ciężka skrzynia i ten cieniostwór. No, dobra. O, to chyba ten, z którym mam rozmawiać propos... Co to jest?
Co to robi w świątyni? Tak nie wolno. O co chodzi? Basil mówi, że wszystko załatwił z tobą i Orknarokiem. Cień Beliara całkiem cię opuścił? Nic nie załatwi. Zabierz go do Kalesz. Aha, czy mam zabrać go do Kalesza? Szukam. Jaki masz problem z Orknarokiem? Stary Mezir mnie powiedział, co się stanie, kiedy nadejdzie tu człowiek z północy, sprowadzi na nas zagładę. A, ale ja jestem tym niestety człowiekiem z północy, tak? To stary poszukiwacz artefaktów. Sorki, jak to za zegar? Jego słowa pełne są mądrości. Mezir to właśnie dosyć mądry człowiek, tak, bo on był, robi trochę sługą Zubena, był właśnie w Isztar i pomagał Zubenowi i naprawdę jest dosyć mądrym człowiekiem, ale nie jest takim asasynem po prostu, który można powiedzieć chciałby nas zabić, po prostu jest takim mędrcem w mędrcem jest po stronie asasynów, o. Nie martw się. A Yusuf tam, kurde, przewaliłem stówę, żeby dogadać się o Yusufie, ale i tak Yusufa znaleźliśmy. A dobra, to tylko stówa. Okej. No to gdzie jest Kalesz? Kalesz jest przy wejściu prawdopodobnie. Zajdziesz ork na rok, dobra. No. Jest ten ork, tak? Dobra. Kalesz chyba ma klucz. Mi się wydaje, że tak, że ma klucz. I on będzie ostatnią osobą, która będzie chciała nam oddać ten klucz. A raczej oddać. Niedobrowolnie, będzie musieli go po prostu pobić, żeby otrzymać klucz, bo będzie się nas wykiwać. Jak już będziemy mieć wszystkie te klucze, to po prostu będzie chciał pobić i zabrać nam klucze, albo go pobijemy piersi. Tak, raczej będziemy lepsi, my go pobijemy. O co chodzi? Poszukiwania świętyka, bestie pustynne pożerają. Świątynie zbudowane z ogromnych kamieni. Nie zdołam ich skrócić. Mogę wejść do środka przez bramę, ale to mnie doprowadza do szatni. Obawiam się, że nie wejdziemy do świątyni bez powodu. Co do Yusufa? Kim jest Yusuf? To jaka? To złodziej, a za jego głowę? W tym mieście pełno jest chcesz zdobyć nagrodę? A rób Aha, czyli ma wlany w Yusufa. Mam tu dla ciebie. Przyprowadzasz mnie. O, reputacja do Morasuma. Zabieraj go stąd, nie potrzebuj. Idź z nim polować na... Jeśli tylko nie będę musiał go o... Myślisz, że w świątyni znajduje się boski artefakt? Na pewno. Jeśli nie ma go w tym monumencie pradawnych, to gdzie indziej miałby... Nie wiem. Rozumiem. Pewnie gdzieś są. Opowiedz mi więcej pozostałych kluczach do świątyni. Mi więcej. Potrzebujemy 5 kluczy, żeby... Ja mam chyba 3. Znalazłem jeden z nich w ruinach. Więc brakuje na... Potrzebuję kogoś, kto może się poruszać wśród innych mor bez... To możesz być... Do czego nie ma sprawy. Mory kradną mi artefakty i zabierają je. Klucze też tam są. Chcę, żeby się znalazł. Dobra. Czemu sam nie pójdziesz do Morasul? W mieście jest Jeśli tam pójdę, ukradną mu... Nie. Zostanę tutaj i będę... Jesteś morą. Udaj się do mu. Przynieś mi pozostałe 4. No to nie ma sprawy. Masz jakiś problem z... Opanowały cały. Najgorsze są te, które nie dają się odstraszyć. Te bestie nie boją się moich wojowników i ciągle muszę wrócić do obozu i... Zajmę się tymi pustynnymi bestiami. Zajmę się. Byłoby miło, gdybyśmy co chwila nie musieli spać. Ale uważaj, żeby nie zwabić ich do... znajdziesz... Okej, czyli z Orknarokiem jeszcze zlikwidujemy pustynne bestie i chyba mi się wydawało, że jak właśnie z Orknarokiem zlikwidują pustynne bestie, to tam będziemy próbowali przekonać tego orka, ale on niestety będzie miał dalej wylane, tak? Dobra, zajmijmy się na dobry początek pustynnymi bestiami, tak? No i jak już się zajmiemy pustynnymi bestiami, to pójdziemy z Mezirem. Po co? Pójdziemy z Mezirem właśnie tego, no. Mezir, kurde, jak on się nazywał? Mezir? Kurde. Mezir i właśnie a propos tego, no. Aj, znów się zaciąłem. Pójdziemy z Mezirem a propos właśnie tego zabitego asasyna. Nie pamiętam, jak on się nazywa. A, Ramirez, dobra. I pójdziemy z Mezirem a propos Ramireza, tak? I się dowiemy, że go zabili. Dobra, trzeba tarczę wyciągnąć. Gaz
Pokazałeś. A, nawalaj go tam po mordzie, zaraz pomogę. Dobra. Nieustraszony cieniostwór pustynny. Aha, czyli że zmieniono, w końcu pakuję jego nazwę na cieniostwór pustynny. Ja pierdzielę. Muszę, nie wiem, tymi szafkami przesuwać, czy takie inne, jak ja gram. Ludziska, no wejście. Dobra. Dawaj sejka, bezijemy. No i idziemy dalej. Kolejni tutaj są raczej. Gońcy pustynni, ale już mają zmienioną nazwę. Tutaj w cieniostworach nie ma żadnej taktyki prawdopodobnie, tylko trzeba nawalać na pałę. Może też krótkie, ale to i tak za dużo nie da. Po prostu trzeba nawalać na pałę. O jedną parszywą bestię mniej. Tak. Dobra. Weźmy teraz miksturkę leczniczą. Tak. Ruszajmy się zająć właśnie kolejnymi. I mi brakuje do następnego levelu. 20 tysięcy punktów. Wow. 20 tysięcy z czymś. Cholernie dużo. Tak, nabijanie levelów jest coraz trudniejsze w gotiku. No. I wyżej tym trudniej po prostu. Papa? Dobra, trzeba tutaj, można powiedzieć, pochodzić do środka. I znów się zacząłem, można powiedzieć, muszę wejść tutaj do tych świątyń, bo jeszcze jeden tu z nich śpi prawdopodobnie. Tylko nie wiem dokładnie gdzie. Tak, to jest ten, można powiedzieć, problem. Tak. Słyszę, dobra, tu jest ta lama. I to chyba już będzie wszystko a propos tych stworów pustynnych, tak. Pięknie, już wszystkie. Z głowy, tylko żebym się ork na ruch nie zgubił, tak. No. Tak, o jesteś, dobra. Chodź ork na ruch, chodź. Już wyjmijmy drugi miecz i znów go, żeby jeść. Zdejmijmy, tak. Dobra. Tam raczej w tych tutaj ruinach nic nie ma. Pusto jest. Dobra, chodź ork na ruch, idziemy. Kurde, byłoby dobrze, jakbym się wyspał tutaj. Jakby ten ork miał właśnie łóżko, albo ten grubas. Żeby tylko było gdzieś łóżko. Sobie wezmę krapnę, jedną noc tutaj, tak. A propos tego zadania, długoterminowe zadania, tak. Trzeba czekać 14 dni. Trochę dużo, 2 tygodnie w końcu. Dobra. Bestie pustynne nie żyją. Nie żyją? Proszę. Aha, czyli że można powiedzieć, o 1000 sztuk złota i 5000 doświadczenia. Chyba cię już nie potrzebuję. Chyba ci... Dobra, wreszcie dziękuję. Proszę żegnaj. Żegnaj. Dobra, zadanie z Orknorokiem wypełnione, tak. Czyli że możemy w zasadzie już wrócić, tak. Ale my jeszcze pójdziemy dowiedzieć się, co się stało z Ramirezem. I Mazira odprowadzimy do oazy Murata, tak? No i wtedy wrócimy do Morasul, tak? Powiemy właśnie, co się stało z Ramirezem, jeżeli nam pozwolą. Można powiedzieć, nie wiem, to chyba... Kto nam zlecał Ramireza? Aha, jeszcze zajmiemy się strażnikami Kafu, okej. Okay. Zajmiemy się jeszcze strażnikami Kafu przed... Mazirem, tak? Byłoby dobrze właśnie się zająć strażnikami Kafu. Dobra. A właśnie, tutaj propos. Tego mam w zasadzie, no, dawno już o tym wiedziałem i zanim to się pojawiło w YouTubie. Proszę bardzo. Możemy już w zasadzie pójść sobie o tak, tak, tak i skoczyć na dół do świątyni. Żeby nie było, że... Po prostu bym tutaj pochodził, poskakiwał na te kloce. I patrzcie, całe zadanie propos świątyni można sobie, może powiedzieć, mieć w dupie i tam wejść, tak? No ale ludziska my. Może powiedzieć, nie idziemy na skróty, tak? Tylko właśnie, można powiedzieć, wykonujemy zadania, tak? Co do końca. No i bo za to dostajemy expa i w ogóle takie inne dzikie węże. Tak, jak to uwielbiam mówić. Dobra, tu gdzieś powinien być ten strażnik, tak? Fuck.
Łuk potrzebuję. Pod czwórką go mam, nie mogę zapamiętać za cholerę właśnie, że mam go pod czwórką. No i ładnie mam już podwacze pieskowe. Tak, tu będzie ten pustynny strażnik, jak ja pamiętam. Czekajcie, zapiszę Polaki. Dobra. No, dawaj kotik, dawaj. No, jeszcze jeden save. No i 1900 save'ów, tak. Ładnie idzie. Jakie mam plany właśnie później, można powiedzieć, to po świątyni w Morasul wrócimy do właśnie, no, jeszcze wykonam kilka zadań w warancie prostego, a propos tego kupę, a tak to wrócimy do Nordmaru, ale te zadania to w zasadzie będzie kilka sekund a propos tych zadań. Wrócimy do Nordmaru po właśnie zadanie, te właśnie długoterminowe zadania i takie inne, tak, długoterminowe zadania naukowe czy coś tam, to co nam może być, to co nam Dragrod powiedział, że będzie długo badać te rzeczy. Dobra. O, zaraz będzie Wari z góry zasrane. Czy już jest? Zium. Gothic odmur? Chyba tak, ludziska, zaraz się widzimy. Dobra, ludziska, jestem. No i zajmijmy się tym strażnikiem z Fireballa Power. Papa, kolego. No i widzicie, na 3 strzały strażnik świątynny. Tyle mam prastarej wiedzy po prostu. Tak, kolejny klejnot duszy. Chyba kolejne zwierzątko się na mnie jakieś wkurzyło, albo po prostu jeszcze nie włączył się podkład z walki, tak. No i 1900 save'ów ludziska. Jest super, jest pro, tak. Dobra. Jeszcze jak co nie spałem, czyli muszę znaleźć jakieś łóżko właśnie. Albo czekajcie, mam taki plan, że właśnie tutaj pochodzę sobie w nocy, propos tych ruin. No i jak już minie dzień, to się prześpię jeszcze jeden dzień. Wiecie co chodzi. Naprawdę Fireball fajna rzecz. Fakt, nie trafię. Dobra. Coś jednak na mnie się wkurzyło, tylko nie wiem co. Naprawdę nie wiem co, ale to coś może prędzej później do mnie podejdzie. Chciał mnie podejść od tyłu, pedał jeden. Gini. A, nie dał mi zrobić ciężkiego ciosu. Opa. Zabójczy wirek. Tak. Chyba zaraz tu będzie ten właśnie dinozaur i strażnicy Kafu. Tak. Tak, jest to zwierzątko, które się na mnie wkurzyło. Gini. O, gargulec jako posążek, a to ci. Gin. Jednak to jest dobra taktyka na te pełzacze, zrobić ten wirek zabójczy. Coś tu jeszcze jest? Nie, to jest jakiś sarkofag. Tak, i nic więcej. Tak, jak to sarkofagi w pustyni. O, kolejny tutaj pełzacz do wygarbowania. Fuck! No się znów mylę, jak ja to, kurde, może powiedzieć, mam. Kamienna pokrzywa, Nieszczaw Królewski, Mroczny Zębacz, który dostanie już strzałę. O, przejścia przez niego, ale a propos tego się nie dziwię. Zębaczek właśnie był zawsze taki problem, że strzały przelatywały przez zębacze. Chodź, wredna łajzo. Gin. No, taki speed, że szkoda gadać, tak. Jeszcze nie zdobyliśmy katany właśnie. A, tak. Katanę, gdzie my możemy zdobyć właśnie? Katanę byśmy my mogli zdobyć w Haran Hall, jak ja pamiętam. Tam jest na pewno katana, tak? I my je mogli wykuć nasz miecz mistrzowski, bo ten znaleźliśmy, który teraz mamy. Miecz mistrzowski, naprawdę fajna rzecz, długa broń, tak? Która radzi sobie nieźle z przeciwnikami, tak? Dobra. Łuk, tak? I zajmijmy się bestią z Barantu. Dla mnie tak to dinozaur jest. Chyba będzie trzeba założyć tarczę, mi się wydaje. Albo go dobijajmy, zanim do nas dojdzie. I... Dobra, chyba zrobił mu wirek i palnie. Papa. Dobra. Łatwa, może być sprawa, tak? Kilkanaście strzał i tylko dwa ciosy. No i wredny zwierzaczek padł. O, gobinia Jagoda. Pięknie.
Dobra, zobaczymy, czy coś tutaj jest. Tak, są roczne zębacze wredne. Tutaj kolejne biegną, muszę trzeba się tymi zająć. Dawaj. Wiem, że chciałeś mnie przytulić, ale to by się tak zwykle nie udało. O, ten na mnie skoczył walony i mnie obalił jeszcze. A to ci wredne zwierzę. Dobra, zapiszmy. Wygarbujmy to. Pójdźmy do tej, może być kolejnej, może być dziury czy coś tam. Tak, bo widzę właśnie ten... tą dziurę, jak można powiedzieć... O, krypta właśnie. Pójdźmy do tej kolejnej krypty, bo tych krypt w Ciul jest właśnie w ruinach, tak? Mogą być tam jakieś rzeczy, ale przeważnie są puste, tak. To, dobra. Tu na razie są proste zębacze, jak widać. I zaraz zobaczymy, co jest w tej krypcie. Walone, kurde, obalają mnie. Kurde, a tu dinozaury. I tak mi robią w ogóle nic, ale tak już w ogóle. Papa, dobra, z głowy. Właśnie walka mnie dwoma mieczami ma ten minus, że właśnie zwierzęta nas obalają, tak. Nie wiem, czy to jakoś da się wynegować, tak. Nie wiem. Coś tutaj jest. My mamy mistrzość dwóch broni. Nie wiem, może dużo oręż 3 daje to, że nas nie obalają. Palny raczej coś innego nam daje, tak. Coś tu jest? Kamienna tablica. O, opłaca się, widzicie? Byłoby lepiej, jakby była sfatykowana kamienna tablica, bo wtedy zyskujemy jeszcze więcej wiedzy. Ale kamienna tablica już mnie sama z siebie zadowala. Dobra. 135 plasterów wiedzy, przepięknie. Dobra, czyli nawet nie trzeba dosyć być magiem, bo my zdobyliśmy tą prastarą wiedzę, przeważnie połowę tej prastarej wiedzy, bo też się uczyliśmy propos lepszego uczenia się, tak, tej prastarej wiedzy. Czyli, że zyskujemy jeden punkt do tej całej puli punktów, bo zyskiwaliśmy 10 i zyskujemy jeszcze jeden jako bonus, który możemy wykorzystać na inne rzeczy. Tak, ale przeważnie połowę z tych to kamienne tabliczki, księgi, różne takie, czyli można się nauczyć dosyć dużo bez problemu, tak, prostej wiedzy. Dobra, strażnicy kafu. Tutaj widać, już mają swój obóz, bo są pochodnie i takie inne rzeczy. Chodź, łajzo wrenna. Tak, padniesz. O, halabardę ma, jak wiem, jakiś ma miecz ciekawy, a tu halabarda. Dobra, czekajcie, mam odwrót i młodek robimy. Przepięknie dostał kosę, ładno. Muszę, może powiedzieć, ten zrobić zabójczy atak. Czekajcie, spróbujemy. Tak, uwielbiam ten atak. Dobra, strażnicy kafu zostali zabici. Tak. No i z głowy cały problem propos kafu. Mam już tak dużo reputacji, czyli 80. Jest dobrze, tak. Tutaj łopata jest... Oni chyba nie mają nic wartościowego za bardzo tutaj. Tak. No nie, jak widać, nie po prostu... uciekli i taka bieda, szkoda gadać. Dobra, idźmy do Mazira i przy okazji przyczyśćmy drogę, którą będziemy go eskortować, tak? On sobie wybierze taką fajną drogę, że będziemy musieli przechodzić przez to pulę. Ja pierdzielę, czasami to ja się zamówuję kurde swoją ortografią nie, tylko czasem jak coś powiem, to pole puste świątynne, jak ja na to mówię, tak? Już teraz będziecie wiedzieć, o co chodzi. Tutaj jest właśnie takie puste pole, tak? I tutaj zwierzątek dużo sobie hasa, tak? Naprawdę, tak dużo szkoda gadać. Dobra, zajmijmy się tymi zwierzątkami, trzeba je po pierwsze znaleźć. Dobra, na razie już tu widzę pełzacze. Pierwsze ze zwierzątek. Pięknie, rzucał bombę. Pięknie. Tak, uwielbiam robić ten młynek. Naprawdę super atak. Dobra, z głowy. Pierwsze zwierzątka, tak. Propos właśnie tej drogi. Tak. Sejwnijmy, tak. No i jak już ubijemy ich dosyć dużą liczbę, to pójdziemy do Mazira, tak. Ale i tak byśmy z problemu Mazira odeskortowali, ale jak już tak przechodzimy, to przy okazji wytępimy trochę ich, żeby nie mieć większych problemów. Dobra.
Tak, mówiłem, Warant, jak już nas jest noc, ruiny, to wszystko to ma swój przepiękny klimat. I jak widzę, to naprawdę ma swój przepiękny klimat. O, level zaraz będzie. Trochę punktów i mamy lewa. Pięknie. Ja pierdzielę, lewa. Ale dobra. Ile my będziemy mogli sobie najwyżej 5 punktów zafundować? Tak, do zdolności łowieckich, nic więcej. Ho, 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 coś tu jeszcze jest. O, jaszczury. Dobra, idą sobie gdzieś, ale my je dopadniemy. Chodźcie we wredne łajsy. Walony był pierwszy, szybszy ode mnie. Dobra, nie wiem dlaczego on zareagował. Nie zareagował jak go uderzyłem, tylko jak go dopiero zabiłem. Dobra, z głowy. Sprawdźmy coś w tej krypcie. Tak, już jak jesteśmy tu, tak, przy okazji. Księżyc sobie może powiedzieć. No lekko się rusza, tak. W gotiku dosyć szybko czas minie, jak się popatrzy. Dobra, papa, wyrobiłaj to. Z głowy. Tak, czyli level będziemy mieć niedługo. Golem. Golem, tak. Na 100% golem, bo słyszę. Tylko gdzie po pierwsze? O, tu jest, dobra. Trzeba się zająć tym lamusem. Dobra, miejmy nadzieję, że jak nas... Dobra. Uderzyć nas może, ale byłoby gorzej, jakby na przykład tym, no, podpalał nas uderzeniem, tak? Dobra, z głowy. Myślałem, że jego serce poleciało aż tam, a tu tylko kawałek jego odleciał. No, dosyć może powiedzieć ten dym taki zielony, trupi trochę, można byłoby powiedzieć. Tak, jak już otworzymy świątynię, to będzie tyle trupów, że szkoda gadać. Tak. Coś tu jest. Dobry byłby też motyw z tym, że tutaj w tych właśnie kryptach byłoby trochę zombie. To nie jest też zły motyw. Ale może być świątynie Morasuru są tak bardziej lightowe. To jest, no, po prostu trening przed tym, co będzie w Al-Shedim, tak. A w Al-Shedim już tam na dole w świątyni, czyli w tej głównej sali na dole, tam jest chyba, kurde, z 4 magów. Tam jest taki, kurde, problem. Tam jest tak trudno, szkoda gadać. I tam właśnie, jak już wejdę do świątyni w Al-Shedim, użyję armii nieumarłych i nieumarli będą walczyć z nieumarłymi. Tak. Dobra. Dawaj Gothic save'a. Pięknie. Idźmy do Mazira, tak. Chyba tam, gdzie był tam, gdzie jest ten kryształ, to on ma swoje obozowisko, albo widzę, gdzie to jest. Gothic, dawaj, żyj. Aha, ludzisko, a zaraz się widzimy.